Hejka kochani! Z tej strony X-Lorex LPS. W dzisiejszym odcinku będzie LPS Tuber, tak? Nie przedłużając, przejdźmy do pytań. Pierwsze pytanie. Dlaczego postanowiłaś zostać LPS Tuberką? No, oglądałam filmy na LPS Tubie różne, no i no po prostu... No, zaczęło się od tego, że kolega z klasy po prostu też lubił Pet Shopy. I była w ogóle... osób dużo w szkole, które lubiły Pet Shopy, więc zaczęłam to oglądać. No i po prostu spodobało mi się i też zaczęłam nagrywać. Drugie pytanie, co oznacza twoja nazwa? Nie oznacza ona kompletnie nic. Siedziałam po prostu na łóżku i ją wtedy wymyśliłam. No. Czy masz jakieś social media związane z LPS? Tak, mam Instagrama. Chyba tyle. Czwarte pytanie, ile masz LPS? 40 coś, ile się nie mylę. Piąte pytanie. Jaki LPS jest twoją maskotką kanału? Ogólnie to jabłiczka tak zwana Vivian, ale do. Podobało mi się zagrać tym Pet Shopem, to mi się tak spodobało i będę nagrywała tym Pet Shopem, bo mi się tak podoba i kropka. Aha. A szóste pytanie. Jakiej kamery i programu do montażu używasz? Kamera to mój telefon Huawei Y6, a programu do montowania... Nie podaję, chociaż większość osób i tak wie, jaki to program, ale proszę nie pisać, bo tak, bo to jest tajemnica i kropka. I tak. 7. Kto z LPS tuberów jest twoim idolem? Przepadam za dwoma osobami, lubię dwie osoby. LPS Skyle i Given LPS. Po prostu uważam, że ich filmy są najbardziej dopracowane z całego polskiego LPS tuba. 8. Pokaż kulisy nagrywania swoich filmów. Szczerze mówiąc, to nie nagrywam za bardzo w tym miejscu, ale mogę pokazać. No, więc tak to wygląda. Tutaj mam pytanka. 9. pytanie. Jakiej muzyki zazwyczaj używasz w swoich filmach? Albo w ogóle nie używam, bo jak na przykład w filmach informacyjnych czasem nie używam w ogóle, bo czasem są bez montażu w ogóle, ale tak to nie wiem, różnej muzyki używam. Tej, którą mam pobraną. 10. pytanie. Jakie wskazówki dasz początkującym LPS tuberom? Szczerze mówiąc, to muszę najpierw coś pomyśleć. Czekajcie. Myślę. Na pewno dobre tło, bo inaczej wygląda to strasznie. Polecam również zadbane paznokcie, bo nie wygląda to zbyt dobrze. 11. pytanie. Jak myślisz, ile subskrypcji zdobędziesz w ciągu miesiąca? Nie wiem, jest różnie. Naprawdę jest różnie. Zwyczaj to około 10 lub 20, ale naprawdę nie wiem. I ostatnie, 12. pytanie. Jakie LPS tuberki mają następne nagrać tak? Arbus LPS, etc. No i moja wspaniała Sisi, Quietly Pysy. Cóż, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!